Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów, Pani Ewy Kopacz. Witam w tej pięknej mazurskiej scenerii. Pani Premier, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak Państwo widzicie, mimo że pogoda nie dopisuje, ale tu na Deptaku i na Dobrzeżu mnóstwo tych, którzy patrzą w niebo i mówią, żeby już wyszło to słońce, bo wtedy będą mogli odpoczywać pełną parą, ale taki odpoczynek to również myśl o tym, jak powinno być bezpiecznie. Jak Państwo wiecie, w ostatnim tylko i wyłącznie podczas ostatniego weekendu zginęło w polskich wodach ponad 41 osób. Ja wtedy, kiedy usłyszałam, że to była rekordowa ilość utonięć, to myślałam sobie, warto wesprzeć i sprawdzić, jak działają służby. Służby, szczególnie te ratunkowe na wodzie. Byłam w centrum, w tej chwili Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Widziałam również piękny sprzęt, widziałam gotowych ratowników przeszkolonych, widziałam również policjantów wodnych, którzy rzeczywiście są przeszkoleni, jeśli chodzi o ratownictwo wodne. Ale co najciekawsze, widziałam młodych ludzi, młodych, zdolnych ludzi, którzy dzisiaj podczas wakacji, zamiast wyjeżdżać i odpoczywać, uczą się i przysposabiają do tego trudnego zawodu, jakim jest ratownik. Bardzo chciałam podziękować wszystkim służbom za to, co robią dla turystów i dla tubylców, którzy korzystają z wody. Chcę przypomnieć, że tu na Warmii i Mazurach zginęło podczas tego roku, do chwili obecnej, mieliśmy 18 utonięć, z tego 12 to osoby pod wpływem alkoholu. Więc niestety rozsądek w takich sytuacjach nie dominuje, a warto by było, żebyśmy zwracali uwagę również na tych, którzy obok nas są i leżą sobie na plaży, ci, którzy wsiadają do swoich łodzi i jeśli rzeczywiście w tym dniu zbyt dużo wypili, warto im zwrócić uwagę, warto poprosić, aby tego nie robili, po to, żeby bardziej szanowali własne życie niż chwilową przejażdżkę łodzią. Jeśli Państwo macie jakieś pytania dotyczące mojego pobytu tutaj, to bardzo Państwa o to proszę. Natomiast ja z pełną satysfakcją mogę powiedzieć, że służby ratownictwa wodnego zdają każdego dnia, każdej godziny, bo one tu dyżurują przez 24 godziny na dobę, zdają swój egzamin na szóstkę. Pani premier Maciej, Szanowni Państwo, bardzo proszę, żeby pytania zgłaszać do mikrofonu, dlatego że telewidzowie też mają prawo je słyszeć. Mamy czas na kilka pytań. Tak jak powiedziała Pani premier, bardzo proszę. Dzień dobry, Pani premier. Łukasz Gonciarski, TVN24. Chciałem zapytać o sprawę bieżącą uchodźców, którzy wczoraj pojawili się w Polsce, 50 rodzin z Syrii. Jak Pani odpowie na zarzuty opozycji, która twierdzi, że nie powinniśmy przyjmować Syryjczyków, bo są obcy kulturowo? No tak, ale ci, którzy tak bardzo mocno głoszą hasła solidarności, wrażliwości, dzisiaj mówią, nie pomagajmy innym, zamknijmy oczy na to, że Morze Śródziemne dzisiaj jest największym cmentarzyskiem. My przyjmujemy w tej grupie, która wczoraj trafiła do nas, były i kobiety, i małe dzieci. Więc ja dzisiaj apeluję do opozycji i mówię, bądźcie wrażliwi na to, co się dzieje. Nam kiedyś też pomagano. To jest właśnie to pełne znaczenie słowa solidarność. Nam kiedyś też pomagano. Pomagano nam z Zachodu wtedy, kiedy potrzebowaliśmy tej pomocy. Dzisiaj, kiedy inni potrzebują tej pomocy, powinniśmy to zrobić jak najprędzej, ale mało tego, profesjonalnie i odpowiedzialnie. Pamiętacie, ostatnio przyjmowaliśmy, oni już zakończyli swoją historię, tych, których przyjmowaliśmy z Donbasu, tych, którzy z Ukrainy, którzy byli w tym niebezpiecznym obszarze działań wojennych. Oni dzisiaj już mają swoje mieszkania, mają swoją pracę i zamierzają zostać w Polsce i mówią, bardzo, bardzo dziękujemy Polakom za to serce, które nam okazali. Nie wiadomo, czy dzisiaj jeszcze byśmy żyli. Ja ich odwiedzałam w Rybakach. Oni są bardzo wdzięczni Polakom za gościnność, za tą przychylność, którą im okazano. A dzisiaj apeluję do wszystkich, którzy tej wrażliwości mają zbyt mało. Tam chodzi o istnienia ludzkie, więc wykażcie więcej wrażliwości, mniej polityki w tym obszarze, w którym będzie mniej dyskusji. Ta sprawa, chciałem dopytać o byłych ministrów, o ministra Arłukowicza. Nie wiem, czy pani słyszała wczoraj na pokładzie samolotu z Warszawy do Szczecina reanimował senatora. Ale to trudno się dziwić, jest lekarzem. I jestem pewna, że zrobił to profesjonalnie.
Prosił, żeby... Dzień dobry, pani premier. Przyjąć zasadę, jedna redakcja, jedno pytanie. Michał Wróblewski, 300 Polityka. Chciałbym zadać pytanie w kontekście wczorajszych głosowań w Sejmie. Czy nie uważa pani premier, że te trzecie pytanie zawarte w referendum zaproponowane przez pana prezydenta, chodzi o te wątpliwości na korzyść, no, które miały być rozstrzygane na korzyść podatnika, że one de facto już, że to pytanie de facto już jest bezprzedmiotowe? De facto tak, jeśli oczywiście ustawę, którą żeśmy wczoraj przegłosowali, przyjmie Senat i jeszcze podpisze przed ustąpieniem ten prezydent lub nowy prezydent, który obejmie swoje stanowisko 6 sierpnia. Jeśli rzeczywiście będzie w pełni przyjęta ta ustawa, która wczoraj była przegłosowana przez Sejm, to rzeczywiście to pytanie staje się bezprzedmiotowe, bo jest to już obowiązujące prawo. Bardzo proszę. Gietka, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry, pani premier. Mam pytanie o szczyt unijny. Jutro pani się wybiera na szczyt unijny z tej Grecji. Jakie oczekiwania, czy widzi pani szansę na kompromis? Pytam w kontekście dzisiejszych informacji. Grecki parlament dzisiaj przyjął porozumienie z zagranicznymi kredytodawcami, które zakłada liczne reformy, bolesne, liczne też cięcia. W zamian za pakiet pomocowy tam powyżej 53 miliardów euro. 5,6. Czy to jest krok do przodu, czy jest szansa na porozumienie? No tak, no warunkiem było przede wszystkim taki bardzo wymierny wysiłek rządu greckiego, czyli dostaniecie pomoc pod warunkiem, że przyniesiecie konkretny plan naprawy własnych finansów publicznych, własnych instytucji. Z tym planem pewnie przyjadą już jutro do Brukseli po to, żeby uzyskać opinię zatwierdzającą lub też nie komisji, a potem, jeśli będzie Rada Europejska, również Rady Europejskiej. Dzisiaj Grecy dokładnie wiedzą, że rządy populistów się nie opłacają. Obiecywanie czegoś na wyrost to jest katastrofa, to są ludzie stojący przed bankomatem, to są ludzie w telewizji, którzy mówią, nie mamy co jeść, bo nie możemy zarobić naszych pieniędzy. Mało tego, nie możemy naszych pieniędzy wyjąć z banków. A więc taka odpowiedzialność nie tylko w działaniu i decyzjach, ale w słowach powinna nas wszystkich obowiązywać. Grecy w momencie, kiedy liczą na pomoc, kolejną pomoc finansową, muszą sobie zdawać sprawę, że już nic nie jest za darmo. Że teraz jeśli dostaną jakąkolwiek transzę, kolejną transzę i to wcale nie małą, miliardową transzę pomocy, to muszą w zamian za to najpierw pokazać swój wysiłek. Czyli najpierw zrobić reformy, pokazać solidny plan, a dopiero potem liczyć na zatwierdzenie. Szanowni Państwo, mamy czas na ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Maciej Wróbel, Telewizja Polska. Pani premier, jesteśmy na Warmii i Mazurach. Jechała pani z Olsztyna w dużej mierze krajową 16. To jest kręgosłup regionu. Mieszkańcy tego województwa wierzą, że remont tej drogi poprawi infrastrukturę drogową na Warmii i Mazurach i sprawi, że będzie tutaj więcej turystów. Kiedy wreszcie ta droga zostanie wpisana do rządowego planu budowy dróg krajowych? My będziemy oczywiście ogłaszać ten krajowy plan budowy dróg krajowych i autostrad, ale dzisiaj wszystkim mieszkańcom tu Warmii i Mazur chcę powiedzieć, nie jest na liście rezerwowej, jest na liście priorytetowej, czyli będzie budowana. Czyli macie tą swoją drogę S16. Ale jeszcze jedna dobra wiadomość. W dniu wczorajszym Komisja Europejska przyznała w ramach instrumentu Łącze Europę, przyznała środki na budowę Via Baltica. Czyli będziemy ten odcinek, który tu przebiega przez Warmię i Mazury, też będzie miał swoje finansowanie i też będzie realizowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szczególnie, że mamy za sobą dobre wiadomości. Dziękuję pani premier, dziękuję pani. Dziękuję bardzo.